Państwu, że hasło dla tego wieczoru dzisiaj to jest wiosna, planty, duchy. No i chyba jesteśmy tak już po tej części wiosennej dość dobrze zaangażowani w tę część duchową, jak słyszycie. Znaczy teraz jesteśmy przy duchach i skoro jesteśmy już przy piwnicy, to metodą tamtejszą, czyli Piotra metodą akurat, jeszcze takie wyjaśnienie złożę dodatkowe, że ten koncert to jest tak na modłę piwniczną, można powiedzieć, no, taką pierwszą próbą generalną koncertu pożegnalnego. No bo to tak było, że próba premiery, próba druga, trzecia, więc to jest też pierwsza próba koncertu pożegnalnego. I teraz Państwo jesteście wybrańcami na tej pierwszej próbie koncertu pożegnalnego, a teraz wybrałem kilka piosenek właśnie z piwnicy tamtej, które ja tam zostawiłem. Raczej zawróć, raczej na dłuż parę staj. Choćby się cię spalił, wiatr oślepił, przed tą karczmą nie zatrzymuj sań. Nie pij, moja miła, nie pij. Tam z kieliszku wyskakuje silny bies. Czuły tenor bies rozanielony. Stuknie w szkło, już w kieliszku pełno łez. On płacze coraz większym rytmem. Stuknie w szkło, weźmie ci wstrzyma czas. I z wieczności sama wiesz najlepiej. Będzie kpił jeszcze jeden do mnie raz. Przepij, moja miła, przepij. Brzękną szkła, patrzysz w krąg, ten orszczezł. Pon ostatni jeszcze słania się po stole. A z kieliszka drugi bies, wyjrzał tępy, czarną bruzdę ma na czole. Wlepił wzrok w mózgu myśl, ostra kra, tępy cyk zaknięcie czołem, więc brwiami stuknął w szkło. Już w kieliszku jestem ja, nie pij czasem, nie daj się omamić. Ty żeś to mój miły, brzęknął szkła, pękną ściany, dach, dwóch poły się rozłamie. Czarny lej bez dna i zakracze z wszystkich stron niepamięć. Tylko walczyk czar ci będzie łkał, słodki walczyk, ach mi zapomniany. Poradziłem z tym piekłem dykcyjnym w tej piosence, w tej karczmie, bo tam rzeczywiście jest karkołomne zupełnie, w tak karkołomnym tempie
zbitki trudne, ale wtedy byłem studentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, PWS to się nazywało, i wtedy odrobiłem to zadanie. Inna piosenka z mojego takiego, powiedziałbym, skarbczyka piwnicznego, to właśnie ta wiersz, który zaśpiewałem, no, naturalnie Państwo wiecie, że to jest wiersz Jerzego Liberta, ale teraz ten autorem tego jest, no cóż, Julian T.
Wczoraj, pani, przez okno twoje uchylone, na Montmartre poglądając i klasztorne pole, samotność w tej ustronie rzekła stokroć wolę. I ten dwór jakże chętnie spoglądam tę stronę. Samotność w tej ustronie rzekła stokroć wolę. Jakże chętnie spoglądam w tę stronę. Rozum byłby mi panem, nie zmysły wzburzony. Dzień pędząc na modlitwach, w mnie się w innych kole. Nigdy się miłości nie dała mnie wolę. Tu jest trzeba nie sięga, tu jej ognie płonę. Nigdy bym się miłości nie dała mnie wolę. Tu jest trzeba nie sięga, tu jej ognie płonę. O pani rzekł na to, błąd popełniasz srogi. I ustroni, że tym Bogiem, co razi niebieskie bogi, żadna ciebie modlitwa nie post nie ochroni. Bogiem jest ogniem, chociaż popiół go przysłoni, święte mury miłosne nie słumią pożowi. Miłość równym jest władcą w świecie i ustroni, przed tym Bogiem, co razi niebieskie bogi, żadna ciebie modlitwa nie post nie ochroni. Miłość równym jest władcą w świecie i w ustroni, przed tym Bogiem, co razi niebieskie bogi, żadna ciebie modlitwa nie post nie ochroni. Światu to całe widowisko. I co ścigane pragnienia czułym włóknem wyobejmowane, widząc, jak się osuwa, jak z miłujących objęć samo się wymyka, to umieć oddać. Skwitować to uśmiechem, o którym świat napomknie, że zbyt gorzki. A to jest tylko ten, co pojął zmianę, wie, zamiar nie jest już na miarę. Tak umieć wyhamować i bez dramatu ust kąciki ściągnąć wprawnie,
z dnia na dzień, z wszystkim po kolei i po najpóźniejszą datę. Tak się nauczyć tracić beznamiętnie, nieobojętnie, bo to znaczyłoby nie cenić, ale znać wartość i cały szał rozpaczy umieć przeinaczyć. W ów z lekka tylko ironiczny odcień wiedziałeś, mogłeś się spodziewać. Cóż więc? Tak się nauczyć do perfekcji wiedzieć, że raz to raz. I żadne jakiekolwiek, kiedykolwiek jeszcze. I znając dobrze, czym w końcu ta nauka, ot tak na końcu, tak umieć tracić. Bez pochylenia głowy, z bezgłośnym, co najwyżej trudną, niecierpkim, niezwycięskim, świadomym tylko. I to wszystko. Światu to całe niechby było widowisko. Następna piosenka to też jeszcze zbiory piwniczne, taka moja końcówka tam. Także i ty, i tobie też, przekonasz się, nauczysz się, obudzisz jeszcze się tobie z wszystkim, co dziś. Jeszcze nie, także i ty, i tobie też, choć wiele jeszcze pragniesz, chcesz, zrozumiesz sam, przekonasz się, że głupstwem było tyle chcieć. Ramiona czynisz, rzucić się i rozpomienić wokół świat, nauczysz się odwrócić się i obojętną unieść twarz. Nauczysz się tego ty, choćbyś chciał mać za kimś biec, to niemożliwe mówić. Przekonasz się, potrafisz też przystanąć, przejdzie sobie rzec. To przejdzie, przejdzie. Nic to nic. I tobie też, te lekcje są pisane, wiesz, ironia, cienkość, drwina, śmiech, jak to się czyta, poznasz się też. Także i ty, i tobie też, i tobie też to uda się, na ile ze swych pięknych spraw nie będziesz nawet splunąć chciał. Nie martw się, to ręczę ci, sam nie najgorszy będziesz w tym. Z wszystkiego, co się zdarza nam, tak mało pewnych rzeczy znam. Jaką pojętność uwierz mi, dlaczego miałbyś lepszy być? Na skrzydłach nie ulecisz z wyż, po ziemi tylko. Ciebie też, tak pusty wieczór ogarnie cię w mieście dla innych, niczym baśń, ty zamkniesz drzwi, zostaniesz sam. Także i ty, i tobie też, przed lustrem stan zdarzy się i długo, długo będziesz stał. O nie, że będzie tak.
dłoni mi swój. Zakryjesz twarz, pomyślisz, nie tak miało być. Ale uśmiechniesz się, bo znasz, spokojnie przejdzie, nic to nic. I uwierz mi, więc uwierz mi, dlatego, że przyjacielem właśnie wiem, że właśnie tak cię nazwać chcę. Darujmy sobie, właśnie my, oszczędźmy sobie przyjaźń. Myślę, że prawie jak wszystkie jakoś się dziwnie trzyma i chyba jeszcze coś znaczy, nawet 2019. Drodzy Państwo, teraz zrobimy tak, że zaśpiewam piosenkę jeszcze ten, a potem będzie chwila ten blask, i potem jaka szkoda i zajmiemy się tym pięknym. Spieszmy się, spieszmy kochać ludzi, jak poucza nas poeta ksiądz Twardowski Jan. Oni naprawdę tak umieją odejść nagle, tak nie wrócić, zawieruszyć się na amen, zatrzeć świat. Jeszcze się ręce wyciągają, jeszcze witać mocno, jeszcze objąć chcą. A tu już puste miejsca po nich, fotografie, telefony głucho milczą. Dzień i noc, spieszmy się, spieszmy, bo przemija, bo lecz prędko, lecz prędzej niż to samo wierzyć chcę. I mija gdzieś ta łatwość serca, z którą kiedyś tak nieznane lekko, tak nieznane tak umiał biec. Zagarnie nas bezbrany nurt, pochyli nas w bagadach. I mówi, że tylko tego spraw, to porzucimy, zapomnimy. Naprawdę ważne było w nas. Spieszmy, spieszmy się, bo krucha jest materia naszych dni. Bo śnią się szare, coraz bardziej puste sny. Bo zasypiają serca w nas, nie zbudzą się któregoś dnia.
ulewa światła w lipcu o poranku. Miliony iskier, lśnień, tryliony, rozbite lustro to jezioro. Słońc, zewsząd reflektory, w powietrzu skwar i syk, ląd żółcią podpalony, rozchodnik ten, co wpędzie, obok drogi te skręty, żagwie, ognie nasturcjowe, dyszące żarem grządki cyni, te cynobry, nagietki, floksy, szpaler aż pienisty, ten ogród jak omdlały, w południe od południc migotliwy, te błyski górą wśród fasoli i spodem, gdzie się mierzwa, buraczana płoni, płomyki bladocytrynowe, na wydmach tuż za płotem, te kandelabry, świece półpustynne, dziwanny te, ta chwila, ten blask, lata cały, to ukryj, schowaj pod powieką, potem, gdy jądro ciemne już ogarnie cię, pojedna z chłodem w głąb milczenia wciśnie, potem to wszystko trzeba będzie, wszystko potem oddać, przestać, odechcieć i zapomnieć, potem powiada, potem, ale nie teraz, teraz zagarnij jeszcze, jedz i pij bezwstydnie, choćby bez umiaru, jeszcze, jeszcze. Wiosenne nawet myśli, że płyły
bez szelesty, jak ta wola przepłynęły beznamiętnie, bez szelestnie, jak ta woda. Drodzy Państwo, myślę, że teraz ja opowiem Państwu, jak to się stało, że te obrazy są dzisiaj tutaj. Otóż w swoim czasie, w 2000 roku, to był pierwszy rok, napisałem pewien wiersz i poszedłem na ulicę Sławkowską do galerii Kersten, gdzie właśnie odbywała się wystawa trochę widzianego przeze mnie malarstwa Michała Świdra. Wszedłem, zobaczyłem i pobiegłem do domu, żeby przynieść tekst, który właśnie napisałem zupełnie niezależnie od takiej sytuacji, żeby go przynieść, ten tekst, i pokazać autorowi, czyli Michałowi. I tak zaprzyjaźniliśmy się. Ja zaraz Państwu ten tekst przeczytam, ponieważ ja o nie miałem, zobaczywszy to na tych obrazach, o czym jest ten tekst. I jakoś podobnie Michał, że ktoś, spojrzawszy na jego obrazy, zobaczył to, co zobaczył, i że tak to widzi, i takie tam parantele wysnuwa. I ta nasza przyjaźń trwała, mogę powiedzieć, niezwykle serdecznie i tak głęboko, choć widzieliśmy się bardzo mało w życiu. To były na ogół listy, SMS-y. Właściwie wszystko prawie przepadło. Te nasze rozmowy, dywagacje na temat sztuki, tego, co powinniśmy robić, i tak dalej, i tak dalej. Ostatnia rozmowa miała miejsce jakiś tydzień przed śmiercią Michała, co spadło i na mnie, i zapewne na wszystkich, jak grom z jasnego nieba. W lutym tego roku zadzwonił do mnie ksiądz Stanisław, nie zadzwonił, SMS-a przysłał. Czy wiem, że Michał Świdor dzisiaj zmarł nagle? Dowiedziałem się. I do tej pory nie mogę tego pojąć. Zostawił dzieło, które jest znane bardzo wybiórczo, w niewielkim stopniu, tu i tam. Właściwie nie mógł zrobić, nazbierać na taką kolejną, jakąś szerszą wystawę, ponieważ jego pracy, nad którymi pracował niesłychanie długo i pracowicie, i z wielką jakąś taką, powiedziałbym, specyficzną oddaniem, techniką specjalną, która była tak pracochłonna, że właśnie nie mógł zebrać tego obrazu, żeby zebrała się wystawa, bo kolejki stały prawie że dokładnie pod obóz. I to jest czasami nabywców z całego świata, którzy chcieli nabyć Świdra. I dzięki fortunnemu splotowi okoliczności mamy dzisiaj szansę zobaczyć z bliska. Mam nadzieję, Panie Rzeczniku, to będzie możliwe, czy nie, żeby Państwo sobie weszli potem po koncercie niebawem i zobaczyli z bliska te obrazy, bo one mają też jeszcze fakturę niezwykłą. Zresztą nie wiem, są właściciele, to pozwolą albo nie. Ja teraz ten wiersz przeczytam, żeby nie przedłużać tej sytuacji. Myślę, że to jest niezwykle piękna, oryginalna bardzo karta współczesnego i obrębna bardzo współczesnego malarstwa polskiego.
I na pewno tak też będzie ukazane. Mam wielką przyjemność, satysfakcję, że Państwo jako jedni z pierwszych mogą trochę więcej zobaczyć niż inni dotąd. Na żałobnych tablicach starożytności. Ni skurczu, gestu gwałtownego, nic. Krzyk rozpaczy, grom z jasnego nieba, uplotu włosów, fałdów tuniki, nic tu nie narusza. Ręka bezwładna tylko się osuwa, spełniony puchar, odsunięte krzesło. W przeciwną niźli biesiadników, niźli reszty świata, w przeciwną stronę profil się odchyla. Cieniu, już jesteś odłączony. Z nieprzeniknionym spojrzeniem oczu bez źrenic, w zbielałej ciszy marmuru, starożytność, nienaznaczona grymasem bólu, bez ornamentu trupiej czaszki, odchodzi przykładnie, klasycznie niewzruszona. Przechodniu, spojrzyj. Sceny nie mąci afektacji, skaza, gadulstwo gminne. A dokąd to? A po co? Tu rzeźbiasz, idziesz przed Hamletem, z tą samą wiedzą, rozstania ukończywszy scenę, dłuto odkłada, że reszta jest milczeniem, wiedząc. Resztę kunsztowi powierzając milczenia. Tu na żałobnych tablicach starożytności nieskazitelność proporcji, linii doskonałość, wytworna powściągliwość z obydwu emaluje światów. Harmonii nic tu nie zakłóca. Dogłębnie przyswojono tutaj tajemnicę złotego podziału życia i sztuki, śmierci i konwencji umierania. Ja bardzo bym przekonany, tak uważam, wyraża to zresztą nie tylko wobec mnie, że określiłem istotę i postawę jego malarstwa i jego postawę taką, no, pewnego stoicyzmu. Ale oczywiście to jest jeszcze coś innego i więcej. Musimy kończyć tu z Państwem. Byliście świadkami pierwszej próby koncertu pożegnalnego. Panie, mamy jeszcze jakieś obowiązki, proszę. No nie, nie. Powiedziałbym ze schedą piwniczną, ale aż tyle premiery to nie było. Panie Leszku, ale jeden utwór nam wypadł. Dziękuję Ci, muzyko. Jeśli wypadł, no to niech dołączy do tej syntezy dzisiejszych sztuk. Dziękuję Ci, muzyko, że tak jak nikt, Ty jedna wiernie przy mnie trwasz, wyrozumiała tyle lat, osłaniasz mnie miłością swą w godzinach złych. Kimkolwiek dzisiaj jestem ja, mój prawdziwy adres dziś, choćby się świat plecami już odwrócił, Ty wciąż odnajdziesz moje drzwi. Dziękuję Ci, muzyko, że w chwilach, gdy w ciemności serce już nie widzi dróg, Ty wtedy tak
potrafisz objąć mnie i mówisz nic, to przecież jeszcze nic. Ja jeszcze inne ścieżki znam, ja jeszcze przeprowadzę cię, posłuchaj mnie. Żeglujące nad światem, ręką Boga posyłane w to rano, albo wiatru tylko tchnieniem spełniające swe istnienie na uwięzi zapatrzenia rozmarzenia mojego. Po błękicie, po szerokim, ach, obłoki, przez swe życie, gdzie ku jakim jeszcze niebom z przeznaczeniem wędrujące swe ciężary niosące na uwięzi zapatrzenia rozmarzenia mojego.
same sobie wzdychające, ani mnie tu o co pytające. Jeszcze mam, jeszcze znam miejsce swe pośród dnia, jeszcze muzyka gra, jeszcze nie liczę strach. Radość już choć nie ta, ale jest jeszcze twa, jeszcze biegnie gdzie chce, jeszcze ktoś obok mnie. I za progiem ten świat, który już tyle lat go chce, no to jest, przecież jest westchnienie. Ulic sto albo dwie, zawsze ktoś znajdzie się, gdy źle rzeknie mi, nie ma się, to się jeszcze odmieni. Ścieżki me. Usłyszę to, co serce słyszeć chce. Szum wiosna i słabszy się na dzień. Tu w niedzielę pod Babelem stłumy. Pismo, gdzie się skryć? Pięknie gdzieś, może tak, lepiej gdzieś, bez dwóch zdań, ale mnie starczy to, co tu mam. Biegną lata, no cóż, coś zostaje z nas wspólna pamiątka tych dat, jakbyś liść w książkę kładł. Młodość już choć nie ta, ale jeszcze trwa, jeszcze biegnę, gdzie chcę, jeszcze ktoś obok mnie. I za progiem ten świat, który już tyle lat go chce, no to jest, przecież jest nas kraje. Wiosną, gdy ciepły lat, to znów powieje wśród plan. Nie żal mi, że to ma młodość moja. Młodość nasza zostaje. Wiosną będzie wiat, znów powieje wśród plant. Nie żal mi, że to ma młodość moja. Młodość nasza zostaje. Zgromadziła i tak dalej. Tak. Musi być to skromnymi wykonawcami. Maestro, pozwolisz, że ostatnie słowo będzie należeć do mnie. Tego się będę głosować. Proszę Państwa, z całego serca dziękujemy tym, dzięki którym ten wieczór był możliwy do zrealizowania, do ziszczenia, bo to w sumie właściwie było nasze marzenie. Kolejny koncert Leszka Długosza w Krakowie z udziałem cudownej Haliny Łabonackiej i jego wspaniałych przyjaciół, kolegów. Dziękujemy pięknie. Serdecznie dziękujemy Małopolsce, to się tak nazywa, a właściwie to za patronat panu marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu i za wsparcie. Prosimy o piękne brawa. Panu prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu, który jest
stałym wielbicielem Leszka Długosza. Dziękujemy za gościnę na ręce pana kanclerza Franciszka Gałuszki. Składamy serdeczne podziękowania za gościnę w tej szacownej uczelni artystycznej. Na sam koniec, ponieważ ja przygotowałam cały scenariusz i wszystko diabli wzięli. I na koniec chciałam bardzo serdecznie... Dwa wona. No niestety, ale wpadliśmy w pułapkę. I na sam koniec chciałam, właściwie to chciałam zaprosić na scenę panią Zofię Weiss, prezes Fundacji Muzeum Wojciecha Weissa, która przygotowała wspaniałą wystawę Michał Świder in Memoriam, Przyjaciele. I zaraz opowie o szkole pana profesora Zbysława Maciejewskiego. Również prosiłam panią Zofię o opowiedzenie, poproszę o opowiedzenie o tych obrazach i o kunszcie geniuszu Michała Świdra. I jeszcze zanim pani przekaże mikrofon, chciałam podziękować za obecność rodzinie pana Michała, pani Marii Morawskiej, księdzu Stanisławowi Mikasowi, pani dziekan, proszę wybaczyć, pan dziekan Marcie, dziekan Akademii Kulczeni, proszę wybaczyć, zawyleciało mi nazwisko. Pan dziekan, państwo przynieśliście te obrazy do nas tutaj i jesteśmy niezmiernie wdzięczni, bo są to bardzo cenne obrazy i po prostu możemy być, naprawdę jesteśmy szczęśliwcami, że gdzieś te obrazy z kolekcji prywatnych, bo ich nie ma w żadnych kolekcjach muzeów, możemy je oglądać live. Pani Zofio, oddaję. Dziękuję bardzo, pani Jolanto. Panie Leszku, ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do współuczestnictwa w tym benefisie, nie wiem, czy to tak możemy nazwać. Nie wiem, czy wszystkich nas, tak wszystkich nas. Najbardziej mi zależało na tym, żeby po prostu coś puścić w świat, informacje na temat sztuki i w ogóle osoby Michała Świdra. Więc jak doszło do wystawy? Mianowicie zostałam zaproszona rzeczywiście do całego projektu. Natomiast kiedy zobaczyłam tytuł koncertu Wiosna, Planty, Duchy, to pierwszą rzeczą, o której pomyślałam, to był Stanisław Wyspiański. Wszystko się zgadza. Ale zaraz wytłumaczę się dlaczego. Wyspiański, na pewno państwo macie w oczach wspaniały pastel. Pastel. Chochoły na plantach lub pałuby na plantach tańczące. Otóż obraz ten został namalowany na wiosnę 1899 roku, kiedy Wyspiański wracał z Teatru Miejskiego, obecnie z Teatru Juliusza Słowackiego, po zobaczeniu sztuki Metterlinka Wnętrze. Szedł plantami w kierunku Wawelu i nagle w tej wilgotnej jakby aurze przedwiośnia zobaczył w ten sposób chochoły, które okrywały krzewy róż. I wtedy pomyślałam sobie, że nie można koncertu Leszka Długosza nie połączyć ze sztuką. I równocześnie pojawiło się wspomnienie Michała Świdra. To wszystko się nałożyło, dlatego że po śmierci Michała powstał w naszej galerii pomysł, żeby zrobić wystawę poświęconą jego pamięci. Ale jak to bywa, pomysł nie został zrealizowany. Natomiast przyszedł do nas z drugiej strony. Właśnie przez poezję, przez muzykę, przez wspaniały wieczór. I mamy rzeczywiście możliwość zobaczenia jego obrazów i obrazów jego najbliższych przyjaciół z pracowni. One są w holu, tak? One są w holu. I teraz, jeśli pani pozwoli, zrobię troszkę ruchu na widowni i poproszę tutaj autorów tych obrazów, najbliższych przyjaciół Michała. Chciałam powiedzieć, że Michał urodził się w 1962 roku. Jest nas tu wśród grona artystów i niewiele osób właśnie z tego rocznika. Tym bardziej ta śmierć była dla nas wstrząsająca. Także poproszę, patrząc do pierwszego rzędu, Małgosia Flis, Ewa Zając,
Anna Fornelska. Wychodźcie, kochani, z rzędów. Myślę, że wam pozwolą wyjść. Tomek Klimczyk. Adam Marczukiewicz. I nieobecni z nami, ale obecni w obrazach, Andrzej Borowski i Marek Wiechowski. Wspaniała pracownia malarstwa, ale na Wydziale Grafiki profesora Zbysława Maciejewskiego. Asystentem wówczas był Stanisław Tabisz, obecny profesor, rektor tej akademii. Na sali jest jeszcze pan profesor Zbigniew Cebula. Zapraszamy serdecznie. Jest? Jest pan profesor czy nie? Panie profesorze, prosimy uprzejmie. Przepraszam, że się wtrącam. Ja mam przyjemność. Też sztalugi są właśnie dzięki wyciągnięte od pana profesora z pracowni. Jednym słowem, Krakowska Akademia Sztuk Pięknych sprawiła się na medal. Drodzy państwo, obrazy tej grupy tutaj, najbliższych przyjaciół Michała, naprawdę najbliższych, którzy razem z nim przez całe lata w pracowni malarstwa pracowali, malowali, wystawiali rzadko razem, dlatego że Michał zawsze żył w swoim własnym świecie. Zresztą pokazują to jego obrazy. Różnią się od obrazów jego przyjaciół, które są pełne koloru, światła, radości życia, słońca, natomiast obrazy Michała są malowane w jakiejś takiej przestrzeni zamkniętej. Tak jak on żył, są odzwierciedleniem jego samego, jego domu, tego, co go otaczało. Także dwa różne światy, ale wychodzące z jednego korzenia, z jednego źródła, z jednej tradycji, bardzo mocnej tradycji malarstwa polskiego i malarstwa europejskiego, która była bardzo ważna w pracowni profesora Zbysława Maciejewskiego. Tam nie odcinało się korzeni, absolutnie. On bardzo, bardzo dużo czasu poświęcał temu, żeby jego studenci mogli poznać sztukę europejską i sztukę polską. I być może dlatego przez tyle lat ich obrazy są ciągle poszukiwane przez galerie i naprawdę są wielką ozdobą również w kolekcjach w naszych domach. Zresztą sami się przekonacie. Dziękuję wam serdecznie, że nie odmówiliście temu krótkiemu pokazowi, bo zrobiliśmy wystawę na 2 godziny tak naprawdę. Ale myślę, że było warto. Wielkie dzięki. Wspaniałym też partnerom, sponsorom, panu Jerzemu Danimirskiemu, Instytutowi Książki, Małopolskim Dworcom Autobusowym i Fundacji Galerii Zofia Weiss. Bardzo serdecznie. Jeżeli kogoś pominęłam, proszę wybaczcie mi państwo. No i co jeszcze? No jeszcze chcieliśmy wręczyć kwiaty. Zapraszamy do nas na wystawę waszą. Zapraszamy na tort, który funduje pan Artur Wroński i dziękujemy serdecznie panie Arturze za wspieranie artystów, tak jak zawsze.